Kłaniam się, dzień dobry. Szanowni, od razu ostrzegam, dziś będzie nieco dłużej. Ale no mam nadzieję, że będzie również ciekawie, bo pomówimy sobie o nowościach. Dziś pomówimy sobie o zmianach w prawie. No prawo oczywiście samo w sobie jest fascynujące, a jak dotyczy jeszcze nas bezpośrednio, no to wówczas szczególnie. U Państwa zapewne tak jak i u mnie, no, niełatwy można by powiedzieć tydzień. W oświacie to oczywiście koniec roku szkolnego. Niektórzy z Państwa dodatkowo borykają się z kontrolami prowadzonymi w tym niestety gorącym okresie, a wystarczyłaby odrobina empatii, takiego zrozumienia, wzajemnego szacunku. Jak to niewiele czasem potrzeba, żeby świat byłby lepszy, ale też jak trudno niektórym wykazać się odrobiną życzliwości względem właśnie drugiego człowieka. Najbardziej mnie jednak zadziwia, powiem Państwu szczerze, że wciąż jeszcze kontrolujące Państwa osoby zapominają, że w toku kontroli macie Państwo jedynie obowiązek poddania się tej kontroli. Nie musicie Państwo wykonywać pracy za kontrolujących, a zatem nie macie też Państwo obowiązku dokonywania jakichś zestawień, tabelek, porównań itd. No przecież to kontrolujący kontroluje, a Państwo przedstawiacie do tej kontroli dokumenty i to jest jedyny Państwa tak naprawdę obowiązek. No cóż, jak się okazuje, dojrzałości potrzeba i ciągle mam nadzieję, że urzędnicy dostrzegą no większe wartości niż tylko samą potrzebę zachowania harmonogramu przez nich przecież samych ustanowionego. I dostrzegą, że Państwa zadanie, które zresztą wykonujecie na najwyższym poziomie, to kształcenie, a nie wysłuchiwanie poleceń, bo w końcu nie podlegacie przecież ani służbowo, ani organizacyjnie, ani w żaden inny sposób osobom, które goszczą jedynie w Państwa placówkach w celach wyłącznie służbowych. Serdeczne zatem pozdrowienia i życzenia cierpliwości, uśmiechu i dobrego samopoczucia dla wszystkich Państwa, tak na samym początku naszego dzisiejszego spotkania, którzy gościcie obecnie u siebie wszelakie kontrole. To wszystko minie i skończy się dobrze, nie mam co do tego wątpliwości. Mój tydzień też jest trudny, bo mecenas Łuczak jest na urlopie, a urlop rzecz święta, ale wraca na szczęście już w poniedziałek, więc aby do następnego tygodnia. Dziś chcę z Państwem porozmawiać na temat zmian, które no weszły w życie 24 maja, a będą Państwa w przeważającej większości obowiązywały realnie od 1 września, choć dwie dodatkowe aktualizacje już dziś. Więc wytrwajcie Państwo proszę, już obecnie Państwa obowiązują, już dziś o nich powiem. Wytrwajcie Państwo proszę, a jeśli nie macie Państwo obecnej możliwości, żeby odsłuchać do końca, no to najlepszym rozwiązaniem jest po prostu udostępnienie dalej tego postu. Zawsze będziecie Państwo mogli do niego wrócić i posłuchać, kiedy i jak te dwie dodatkowe aktualizacje będą wprowadzone, czy są wprowadzone, czy mają obowiązywać i jakie zmiany na Państwa czekają tak naprawdę od nowego roku szkolnego. Drodzy Państwo, z uwagi na wagę tych zmian i szereg Państwa pytań w tym zakresie, część z nich, a mianowicie w szczególności te odnoszące się do konieczności wprowadzenia dodatkowych etatów dla nauczycieli specjalistów wynikające z Karty Nauczyciela w zakresie, w jakim obowiązują placówki niesamorządowe, no i publiczne i niepubliczne, tak też jak i te związane z wyjątkowym w tym roku i czerwcową i sierpniową aktualizacją, omówimy sobie z Państwem dodatkowo również na najbliższym szkoleniu 28 czerwca. Szkolenie zaplanowaliśmy na godzinę 17. Oczywiście w zakresie zapisu na szkolenia, tak jak zawsze, możecie Państwo zapisać się przez stronę internetową lexedu.pl, którą również polecam Państwu w zakładce aktualności.
w odniesieniu do wiedzy, którą staramy się tam dla Państwa zgromadzić, no lub przez wiadomość na adres e-mail lexedu@lexedu.pl, tu w temacie wpisując szkolenia, w treści wskazując dane do wystawienia faktury oraz adres e-mail, na które wyślemy Państwu w dniu szkolenia link do udziału w szkolenia. Proszę też, żebyście Państwo pamiętali o podawaniu również adresu swojej placówki, żebym mogła w odbiorcy wpisać, żebyśmy mogli w odbiorcy wpisać właśnie odpowiednie dane. Koszt tego szkolenia może być finansowany dotacją, szczególnie, że omówimy sobie z Państwem dokumentację, jaka obowiązuje jednostki oświatowe, no tak w zakresie kwestii organizacyjnych, technicznych, edukacyjnych, jak i przebiegu nauczania oraz oczywiście kwestii wszelakiego rodzaju zapisów w umowach i w statutach. Dobrze, do meritum przejdźmy zatem. Zmiany wprowadzono do ustawy o systemie oświaty, między innymi one są wprowadzone do wielu ustaw i wprowadzone zostały ustawą z 12 maja o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. I tak te wprowadzone do ustawy o systemie oświaty no sprowadzają się głównie do zmian zasad i form przeprowadzania egzaminów, między innymi w zakresie możliwości zdawania egzaminu maturalnego czy egzaminu ósmoklasisty, między innymi na przykład z matematyki w języku mniejszości narodowych, no i to należałoby poczytywać jako korzystną zmianę, oraz w artykule 90x. Przepis wprowadzający możliwość ustanowienia przez ministra programów inwestycyjnych, z których udziału, tu uwaga, nie są wyłączone również jednostki niesamorządowe. I w przypadku ustanowienia takiego programu inwestycyjnego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza wówczas w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie komunikat o ustanowieniu takiego programu i naborze wniosków. Warto zatem śledzić BIP Ministerstwa Edukacji i Nauki. Tak? Zmiany takie, które Państwa również bardzo interesują w ustawie Karta Nauczyciela, a konkretnie wprowadzenie przepisu 42d Karty Nauczyciela, który dotyczy liczby etatów specjalistów, jacy winni być zatrudnieni w przeliczeniu na liczbę uczniów, oraz wprowadzenie nowego stanowiska, a mianowicie stanowiska pedagoga specjalnego. Zadaniem takiego pedagoga specjalnego ma być uzupełnienie zadań, które są realizowane przez innych nauczycieli specjalistów w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz planowania dla nich wsparcia odpowiadającego im potrzebom rozwojowym, edukacyjnym. No będą oni również udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów i samym nauczycielom. Także taka pomocnicza, można by powiedzieć, troszkę rola. Oczywiście szerzej przepis ten omówimy na szkoleniu 12 lipca, bo wówczas to szkolenie będzie obejmowało wszelkie zmiany, które są wprowadzone od 1 września. No, aby precyzyjniej wyjaśnić sobie katalog, kogo wliczamy, w jaki sposób obliczamy godziny, w jaki sposób obliczamy etaty, bowiem nie wszystkie ustępy tam Państwa obowiązują, Państwa jako osoby prowadzące niepubliczne jednostki oświatowe, w tym na przykład nie obowiązuje Państwa przepis odnoszący się do pensum, tak, który w przypadku nauczycieli zatrudnionych na kartę wynosi 22 godziny, co do zasady, a tych w oparciu o kodeks pracy, no co do zasady również 40 godzin. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą zresztą określać właśnie ten tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, nazwijmy to specjalistów. Zmiany te odnoszące się do konieczności zatrudniania tych specjalistów nie dotyczą innych form wychowania przedszkolnego oraz przedszkoli i szkół specjalnych oraz oczywiście MOS-ów i MOW-ów, czyli ogólnie rzecz ujmując takich placówek oświatowych, w których uczą się wyłącznie dzieci czy uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, bowiem w ocenie ustawodawcy tam zasadniczo wszyscy nauczyciele posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej. W jakich placówkach zatem obowiązuje
przepis dotyczący etatów nauczycieli specjalistów czy konieczności zatrudnienia takich nauczycieli specjalistów. Otóż w przedszkolach, które nie są przedszkolem specjalnym, w szkołach podstawowych, nie będących szkołami specjalnymi, w liceum ogólnokształcącym, w technikum, w branżowej szkole pierwszego stopnia, nie będących szkołami specjalnymi, w szkole artystycznej, która realizuje kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego oraz w zespole, w skład którego wchodzi to przedszkole lub taka szkoła. Tu zatrudnia się w odpowiednim wymiarze etatów nauczycieli, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. Co do zasady, zatem w zakresie wyboru spośród tego katalogu danego specjalisty, pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopeda czy terapeuty pedagogicznego w tych jednostkach oświatowych, szkołach czy przedszkolach, w których uczniów jest do 50, no, dyrektor ma swobodny wybór co do liczby godzin przez tych specjalistów realizowanych, czyli którego z tych specjalistów zatrudni dodatkowo. Tak naprawdę będzie to zależało od jego uznania. Natomiast w przypadku przedszkola, szkoły czy zespołu, w których liczba dzieci czy uczniów przekracza 50, wówczas ta liczba etatów nauczycieli w przypadku pedagogów specjalnych no nie może być niższa niż 25% łącznej liczby etatów nauczycieli. A w przypadku psychologów nie może być niższa niż 25% łącznej liczby etatów nauczycieli. Obowiązki wiążące tych właśnie, o których mowa, tych specjalistów, czyli spośród tych wszystkich specjalistów to musi być 25 i 25. 25 pedagogów specjalnych, 25 psychologów. Obowiązki wiążące się z zatrudnieniem specjalistów obowiązują począwszy od tego roku szkolnego, ale w latach szkolnych, w tym roku szkolnym 22-23 i 23-24, czyli w kolejnym roku szkolnym, w ustawie określono niższe wymagania od regulacji, które są systemowe na wiele lat, czyli w kolejnych latach po roku, od roku 24-25. Zatem obecnie łączna w tym roku i w kolejnym liczba etatów nauczycieli pedagogów, czy to pedagogów specjalnych, czy to psychologów, logopedów do wyboru lub terapeutów pedagogicznych nie może być niższa odpowiednio 1,5 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci. I powiększa się owe 1,5 etatu o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci. Jeden etat, jeżeli liczba uczniów przekracza 50, ale nie przekracza 100, 0,5 etatu, jeżeli liczba uczniów przekracza 30 i nie przekracza 50 i 0,25 etatu, jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi odpowiednio od 1 do 30. Tak? I uwaga, do łącznej liczby etatów nie wlicza się etatów nauczycieli, którzy posiadają kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnionych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Czyli generalnie chodzi o to, żebyście Państwo mieli dodatkowo zatrudnionych specjalistów, niekoniecznie dedykowanych do tych konkretnych uczniów, których macie Państwo zatrudnionych obecnie. Jak Państwo widzicie, ustawodawca nie nakreślił niestety w sposób prosty tych przepisów, dlatego też kwestia specjalistów będzie przedmiotem u nas i najbliższego szkolenia, i szkolenia dotyczącego zmian w ustawach oświatowych, które właśnie zaplanowaliśmy na 12 lipca
W zakresie dalszych zmian, które również omówimy z Państwem na tym szkoleniu 12 lipca, są między innymi takie zmiany jak do ustawy o systemie informacji oświatowej. Zmiany te z kolei wskazują na konieczność bardzo precyzyjnego i dość szerokiego wprowadzenia szerszych informacji odnośnie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, w tym między innymi liczby godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, liczby godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizujących zalecenia zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ze wskazaniem formy tych zajęć indywidualnie lub w grupie oraz takich elementów jak data orzeczenia, data uczęszczania do placówki, data opinii, data początku uczęszczania, wypisania, wykreślenia z placówki. Także szereg takich dodatkowych obowiązków na Państwa spoczywa w zakresie wprowadzenia tych danych do systemu informacji oświatowej. W ustawie z kolei prawo oświatowe wprowadzono regulacje, które dotyczą zawieszenia zajęć. Pamiętacie Państwo, że wcześniej mieliśmy te regulacje określone w rozporządzeniu, prawda? No to były regulacje, które de facto ograniczały w jakiś sposób prawo do nauki. Zatem regulacje te powinny być, o co apelowaliśmy, tak ja, jak i inni prawnicy, żeby normy tego typu wprowadzone zostały do ustawy, tak? Zatem one do tej ustawy wprowadzone zostały, do aktu rangi ustawowej, co należy poczytywać za słuszne. Zasady zawieszenia zajęć również oczywiście szerzej sobie omówimy w trakcie tego szkolenia 12 lipca. Tu jednak proszę, żebyście Państwo zwrócili szczególną uwagę, że stosownie do dodanego ustępu 7 należy wprowadzić, uwaga, zmiany w statucie. Zatem statut przedszkola, szkoły, placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną, nie będącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, organizacja wychowania przedszkolnego określa szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym trzeba określić technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć, sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć, warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach. Statut szkoły określać powinien również sposób potwierdzenia uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki. Zwracam Państwu uwagę, że również w przedszkolu konieczne jest wprowadzenie w statutach przedszkolnych i w statutach w innych form, czy w organizacji innej formy wychowania przedszkolnego, również tych elementów, które będą się odnosiły do ewentualnego sposobu prowadzenia kształcenia na odległość z różnych przyczyn, z tych przyczyn, które są zostały w tej chwili wprowadzone do ustawy, do prawa ustawy o systemie oświaty. Z uwagi na szereg, duży zakres tych informacji, które chciałabym Państwu przekazać, nie jesteśmy w stanie dziś tego omówić, ale zapewne będziemy do tego wracali. Wprowadzono też w ustawie prawo oświatowe w treści artykułu 127 umożliwienie dzieciom czy uczniom, którzy są objęci kształceniem specjalnym, realizację zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, nie wyłącznie w
w czasie ewentualnego zawieszenia zajęć, tylko po prostu ogólnie. I w artykule 17a na wniosek rodziców dziecka w porozumieniu z organem prowadzącym umożliwia się dziecku, które posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego, realizację zajęć indywidualnego, obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego z wykorzystaniem również metod i technik kształcenia na odległość w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego. Więc to są takie rzeczywiście nowości, które dają możliwość rodzicom skorzystania, czy też uczniom, z kształcenia specjalnego i nawet z rocznego przygotowania przedszkolnego, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego w formie zdalnej. Również taką nowością, a po Państwa stronie obowiązkiem, bo w sumie nie jesteście Państwo w stanie przewidzieć, którego z uczniów spotka taka konieczność, obowiązek zorganizowania przez szkołę macierzystą, czyli tą, do której uczeń jest na stałe zapisany, takiemu uczniowi, który przebywa w podmiocie leczniczym, kształcenia na odległość. Skrócono również do 3 dni termin, w którym rodzic może się odwołać od wyników rekrutacji, ale również do 3 dni skrócono termin dla dyrektora do rozpoznania takiego odwołania.